Zamek Piastowski w Raciborzu otrzymał wyróżnienie w 28. edycji konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie podczas gali wyróżnienie i nagrodę Związku Powiatów Polskich odebrali starosta Grzegorz Swoboda, wicestarosta Ewa Lewandowska oraz wicedyrektor Zamku Piastowskiego Grzegorz Wawoczny. Jako powiat zrealizowaliśmy w minionych latach wielką inwestycję, jeśli chodzi o modernizację naszego Zamku Piastowskiego, i ta inwestycja została doceniona w kategorii obiekty zabytkowe. Otrzymaliśmy wyróżnienie, czyli formalnie drugie miejsce w skali kraju. Do finału konkursu zakwalifikowano niecałe 100 inwestycji. Ogólnie do konkursu stało zgłoszonych ponad 600 inwestycji w całym kraju, więc tym bardziej nasz zamek, który staramy się promować, udało się, z naszym zamkiem udało się wejść do ścisłego finału. Dodatkowo jeszcze Związek Powiatów Polskich wyróżnił nas, jeśli chodzi o właśnie odrestaurowanie, odremontowanie tego obiektu, no i na Zamku Tlewskim zostało. Zostały wręczone pamiątkowe, pamiątkowe tablice, które zawisną u nas już niedługo. Zarząd powiatu raciborskiego od lat inwestuje w Zamek Piastowski. Te działania są doceniane również poza granicami naszego powiatu oraz na arenie ogólnopolskiej. Kierunek, który żeśmy obrali wspólnie z zarządem, ale i z dyrekcją zamku okazał się dla nas, myślę, że taki dobry, że pokazujemy na mapie całej Polski, że warto odwiedzić powiat raciborski, warto odwiedzić Racibórz i zajrzeć do naszego Grodu Piastów. Adaptacja pomieszczeń zamkowych na centrum turystyczno-historyczne została doceniona m.in. za połączenie zabytkowego charakteru zamku piastowskiego z nowoczesną formą prezentacji wiedzy historycznej w postaci centrum multimedialnego. To kolejny krok, aby odwiedzającym Radziborski zamek przybliżyć jego historię.